Kaczmarski. Dzień dobry, witam serdecznie z Wrągowa Warmia Mazury, e, przepiękne okolice. Mronowo to nie tylko e, jeziora, to nie tylko e, festiwal muzyki country znany, ale też e, koszykówka, e, która tu się fajnie rozwija w okolicach e, ze mną trener Sebastian Kaczmarski, który e, piątą edycję turnieju organizuje. Kilka słów Sebastianie o tym turnieju a przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. U nas jak nie nad wodą, to nad koszami. Robimy duży turniej. Trzy roczniki na trzech halach. Dzieciaki śpią w fajnych hotelach nad samym centrum miasta nad jeziorem. Roczniki chłopców 27 kadet, dziewczynki i chłopcy 20 jeszcze na innych halach. Także... Tu na tych hali właśnie jesteśmy, gdzie zagrają chłopcy 20 dobrze mówię? Sześć zespołów, każdy z każdym, no, życzę wszystkim powodzenia, a przede wszystkim dużo przygody, uśmiechu, bo w tym wieku wyniki nie są najważniejsze. Tu jest hala dla rocznika 20, możecie spojrzeć i z tej hali będą przeprowadzane jakieś relacje? Tutaj będą, w każdej z hal będzie na YouTubie, natomiast możemy oficjalnie już zaprosić na 17.15 na oficjalne rozpoczęcie na tej hali dużej, widowiskowej. Tam będą grali chłopcy. 27. Ja na swoim profilu facebookowym Zbyszek Bytomski udostępnię wszystkie, wszystkie informacje, przekierunkowania na, na relacje wideo. No i zapraszam na stronę SKM, która to relacjonuje, ten turniej w Mrągowie. Październik. Za chwileczkę jeszcze jeden turniej za dwa tygodnie w Ełku będzie dla 2.8. Także wracamy do normalności. Coraz więcej tych turniejów i myślę, że nic nam nie przeszkodzi i będziemy już e, pomału się przygotowywać w rozrywkach ligowych do, do rozgrywek centralnych. To na razie tyle. Pozdrawiam e, tutaj z hali. E, to kiedyś chyba była jednostka i tutaj chyba koszary i tu chyba była stajna czy... czy hala sportowa przed tutaj remontem. Stajnia, no tak, tutaj w tym miejscu akurat tej hali. Natomiast tamta dużo jest wybudowana na nowo. Nie? No wystarczy warunki świetne dla dzieciaków. Myślę, że będą fajnie bawić. Pozdrawiamy wszystkich. Eee, tu właśnie będziecie grali rocznik 2010. Ja tu też będę wpadał, e, porobię trochę zdjęć, filmików do usłyszenia, wywiadów oczywiście. Pozdrawiam wszystkich uczestników rocznika 2010.